Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a święte jest imię Jego. Wsłuchujemy się w głos dzisiejszej Ewangelii, gdzie słyszymy słowa pełne ufności, gdzie przychodzą do Pana Jezusa wszyscy chorzy, cierpiący i składają u stóp swoje troski i sprawy. My też przychodzimy do Jezusa, przychodzimy do Matki Bożej Niepokalanej i jej składajmy wszystkie nasze troski, wszystkie nasze problemy. Maria Niepokalana uczy nas, że nie zawsze wszystko w życiu musimy rozumieć. Maria wszystko rozważała w swoim sercu i zastanawiała się nad wieloma wydarzeniami, a szczególnie wtedy, gdy stała pod krzyżem. Nie wszystko od nas od razu rozumiała. Tak jak i my w naszym życiu wiele spraw, szczególnie trudnych, nie zawsze rozumiemy. Pytamy, dlaczego ja, dlaczego mnie to spotkało. Ona całą mądrość odkrywała w Bogu. I Jezusie Chrystusie ufała, choć nie rozumiała. Maria uczy nas tej ufności. Maria pozwalała Bogu, można by tak powiedzieć, by ją nieustannie prowadził. Ona słuchała i wypełniała wolę Bożą, była wierna słowom, które jej powiedział anioł. Jesteś wybrana, pełna łaski. My też mamy uczyć się, jak słuchać głosu serca. Mamy wsłuchiwać się w głos Jezusa, będzie rozpoznawać Jego delikatne i pełne miłości podpowiadanie, by dobro rozpoznać, by rozpoznać Jego głos. Musimy być posłuszni Duchowi Świętemu, tak jak Maria. Szatan, zły duch, chce często nas oszukać i ludzi wierzących i praktykujących, o czym świadczą choćby słowa skierowane do siostry Faustyny. Kiedy szatan im podpowiada, nie musisz się trudzić, daj sobie spokój z tym miłosierdziem. On potrafi też podszywać się pod głos Boga. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Boga można nie tylko słuchać, ale możemy Go usłyszeć na różne sposoby w głębi naszego serca. Gdy otworzymy się na słowo Boga, ono zawsze czyni nas mocnymi, silniejszymi do życia pełnego wiary i godności człowieka. Maria Niepokalana zachęca nas i uczy, żebyśmy pozwolili Bogu mówić tak, jak On chce. Czasem będą to słowa trudne, wymagające. Bóg wie najlepiej, czego potrzebujemy w danej chwili. Trudno nam nieraz żyć z ludźmi trudnymi, z którymi na co dzień się spotykamy. Tyle różnych słabości dostrzegamy, tyle różnych trudnych charakterów. Musimy nauczyć się dostrzegać mimo wszystko dobro u męża, u żony, u kolegi, koleżanki w pracy. Często mamy taką jakby nagraną płytę o brakach bliskich i ciągle ją powtarzamy. Ale popatrzmy czasem z innej strony. Chcielibyśmy zauważyć tą drugą stronę dobra, która w człowieku jest, bo nie wszystko jest złe w człowieku. Nauczmy się wybierać miłość, jak Maria. Ewangelia nie zapisała żadnego złego słowa, które Matka Boża wypowiedziała, bo ona była blisko Jezusa, a Jezus z nią. I to tworzyło atmosferę miłości. Jezus jest zawsze przy nas, szczególnie w trudnych sytuacjach i uczy nas spojrzenia na różne trudne sprawy z miłością i z perspektywy Boga. On uzdalnia nas do dobrego życia. Słowo Boże za Nim zawsze niesie dobro i tylko dobro. Dużo trzeba mądrości, umieć panować nad tym, co trudne.
Święty Jakub nam powie, apostoł, że mądrość zaś zstępująca jest z góry, jest przede wszystkim czysta, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Takiej mądrości w naszym życiu staramy się uczyć od Matki Bożej Niepokalanej. Postawa księdza prymasa jako dziecko biegał po podwórzu i tam wokół domu, a tam była staruszka, kobieta na wózku inwalidzkim, podpychała się kijem i jak tak biega, mówi: biegasz, biegasz, chodź poczytaj mi. I otwierała książeczkę i kazała mi czytać. Czytałem, nie wszystko rozumiałem, ale ona była zachwycona tym, co czytałem. Później dopiero się dowiedziałem, że była to książeczka o naśladowaniu Jezusa, ale byłem zdumiony, że ta kobieta nie umiejąca czytać potrafiła kontemplować prawdy Boże. Uczmy się też od ludzi tej postawy życzliwości i pomocy, byśmy mogli zawsze służyć dobru i wspierać dobro. Amen.